Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Wiem, miałem nagrywać Alexa Huntera, ale wiecie co, wolałbym mieć już ósmą ligę z głowy. Dlaczego? Żeby sobie ponagrywać potem Alexa Huntera, więc najpierw zapasówki muszą być. Znaczy, Alex Hunter będzie wcześniej, a potem to, co już nagrałem w zapasie. Dlatego najpierw sobie otworzymy jedną paczkę. Kolejne wyzwanie było, dokładnie wyzwanie. Zgranie to podstawa. Złożyłem sobie ze Stoke City. No trochę mnie to wyszło, ale jeszcze więcej by mnie wyszło, jakbym miał to zrobić z Manchesteru City albo z Juventusu. A lepiej właśnie z takiego klubu, gdzie jest spadkowiczem. Dobrze, otworzymy sobie teraz tą złotą paczkę zawodników. Zanim zagramy mecza. O, rzadkie. O, Mustacio! No to nam się dobry trafił. O, mamy Sydney Sam. Najpierw za tych srebrnych się weźmiemy. I zaczynamy. Co my teraz trafimy? No i znowu Premier League. Wiecie, jak ja nie lubię trafiać na BPL. Jeszcze mamy Fera. Ale czy ja mam się tu czego obawiać? Szczerze mówiąc. Dobre pytanie. On tu ma jak... A to jest mnie ole, zastanawiaj się, tylko się przepychaj. Dobra, jedziesz. O, fajnie, rzut karny. Świetnie, w końcu coś udanego, tylko czy ja trafię tego karnego? To jest pytanie. Jak moja gałka nie będzie szaleć, to z chęcią strzelę karnego. Dobra, nie chcę kagawy. Dajcie mi Hana. O, proszę bardzo. O, i proszę, prosto, logicznie i trafione. Jest 1-0 w końcu. W końcu coś strzeliłem. Bo przez dwa spotkania to totalnie nic. Nic. Nie no, w tamtym spotkaniu strzelałem, w tym ostatnim nic. Nic nie mogłem w ogóle wstrzelić się. Dobrze, Andre Hahn. Na 1-0 z rzutu karnego w 35 minucie. Zawsze dobre i to, że ten rzut karny się nam trafił. Że jakaś sytuacja w końcu wykorzystana. Bo tych sytuacji miałem za mało, no stanowczo. O, dobrze, Kagawa. Zresztą Kagawa teraz gra z Australią. Jest, dobra, Andre Hahn. Dobra, ale sięgamy po 3 punkty i teraz wolałbym to wszystko wygrywać. Teraz możemy jeszcze tylko raz przegrać. Z mistrzem. O, takie serie A widzę. On ma tutaj 3, 4, 5 zawodników, których ja posiadam, ale ma tutaj... on tutaj ma tego... Asamoah, Asamoah... Nie. No nie wierzę. W końcu się zemściło. Czyżby to będzie strata kolejna 3 punktów? A Samoa jeszcze do tego strzela nam. No kurde. I on ma 80 overola? Wcześniej miał 70, nie wiem, 8 albo 7. No dziwne. Kwadwo. No i teraz trzeba doremisować. Przyszedł czas, że trafiamy na samych trudnych. Dobra, jest. Do środku. No, dobra, jest rzut. Serio, nie, no. Niemcu, ty mnie nie denerwuj. Ty mnie już poważnie nie denerwuj. Bo i no tylko nerwy mam przeciwnie. Aha, zaraz będzie 2-0. Czy mi się nie wybronimy? Fajnie, fajne wybicie. A to nie był nawet strzał. Jest, jest, strzelaj. Dobrze. Bobby Wood zremisował. Świetnie. Teraz jeszcze tylko zdobyć gola zwycięskiego, a jest to możliwe, bo tak jak mówiłem, Donnarumma nie jest taki dobry, na jakiego wygląda, a ma tylko 17 lat. No i świetnie, puścił to. Dobra, tylko nasz Rafael tu jest kontuzjowany, czyli będzie trzeba mu kupić kartę kontuzji. To jest bardziej niż pewne. Ale Brosiński broni. O matko, nie, co ta obrona robi? Kur! I znowu ma Samoa.
Powiedzcie, że to jest znowu... Nie, Keita Balde. On strzelił longshota. Ale to ja nie muszę popróbować, bo jestem ciekaw, czy on serio umie longshoty, czy mi się tylko wydaje. A ja nim popróbuję. Jeżeli jest taki dobry na longshoty... Nie, to jest ewidentny longshot. Ha, i on trafił z longshota. Keita Balde. Chcę te 3 punkty, ale jest naprawdę ciężko. Nie. Patrzcie, jak łatwo mnie rozpracował, a moja obrona nic. Dobra, Kagawa. Trzeba to chociaż doremisować, bo widzę, że mój przeciwnik to jest tak dobry. Teraz mamy problem, bo dalej się utrzymujemy, a powinniśmy teraz wszystko wygrywać. Równo. Powinniśmy równo wszystko wygrywać. Jeżeli teraz nam się nie uda, to jest po prostu tylko utrzymanie. Taka trochę porządna Bundesliga, nie ukrywam. O, jeszcze ma konopliankę. No będzie trochę ciężko, ale chcę, żeby to zwycięstwo było okazałe, żebym potem mógł... Tak można powiedzieć, że przez niego trochę przegraliśmy. O rany! Serio, Opara! Czarny Deklu! Wyzywam go, bo mam prawo teraz. No i teraz jak tego nie obronię, to jest koniec. Coś czuję, że chyba w prawo. Jest! Kurde! Dobrze, Howard. Nie wierzę. Aż powtórkę zostawię. Sam przerwał. Fajnie wiedzieć. Ale interwencja chyba na... Interwencja meczu. Dobra, ruszaj, ruszaj, Rafael, kurde. Nie zadawaj sobie pytań tego. Jezu, co to mnie tak przepycha? Jest. Okazja do strzału. O! Dobrze, od słupeczka Niemiec. Zemściło się. Dobrze. Obroniony samobój. Czekaj, samobój w końcu? Tak, samobój. To jak? Ja się pytam, jak samobój? Nie rozumiem. Kola siniać. Zawsze dobre i to. Próbował z karnego, nie udało mu się. To chociaż samobuja sobie strzeli. Dobrze. To jest jakaś szansa jeszcze na zwycięstwo. Tylko mogłem już... Lol, co on tu zrobił w ogóle? Dobra, nieważne. Nie śmiejmy się, bo on jeszcze tutaj może... On jeszcze może... Oho, dobra, coś czuję, że on tu chce mnie wykiwać. I zremisował! Cholera! Chicharito, dobra. Może ustawimy teraz na ofensywny? Bo nie próbuję tego robić. Dobra, teraz ofensywnie. I może się udać teraz. Da. Guzik, prawda. Ten Kagawa. To podanie mu wyszło i teraz może znowu zrównoważony. Wyjdź. Co to było? Miało być wyjście bramkarza, a nie wybicie obrońcy. Dobra. Nie, dobra. Przegrywamy to. A jeżeli przegramy zupełnie, to ja na tym meczu się nie staram w ogóle o awans. Chcę się utrzymać po prostu i tyle. Taki będzie chyba najrozsądniejszy wybór. Jeżeli teraz to przegram. Dobra, Hafner, weź coś tu skombinuj. Strzelaj. Jest, dobrze, walczymy dalej. Pomimo kontuzji Bobby Wood strzela. Na remis. A my jeszcze pół godziny. Na luzie. A Adlera się odbiło. To nie jest chyba samobój, nie? Dobrze, Bobby Wood, świetnie. Teraz jeszcze tylko to wygrać. Teraz jeszcze tylko to wygrać po prostu.
Ja tego wyniku nie chcę utrzymać na remis. To strzelić. No wyjdź, wyjdź, wyjdź! Fuck! Dobrze. Albo nie dobrze, bo to źle zostało wybite. Howard, dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze ten napis mi się musiał pokazać. Dobra, 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 wyrzut! Bardzo daleki wyrzut jest. Fuck, no zasuwaj, zasuwaj, zasuwaj. Nie myśl o niczym, tylko do Bobiego uda, może być. Jest! Zwycięstwo! O, Johansson, co on strzelił? O kurde. O, jaka petara. A bo on w sumie jest napastnikiem, ale ustawiłem go na pomocy. No nieźle. Aaron Johansson. Teraz jeszcze przydałoby się w ogóle przypakować więcej tych bramek. Jeżeli teraz się nam uda, to powinniśmy już wygrać puchar mistrzowski. Dobra, jest, jest, jest. Zasuwaj, Rafael, dobrze, Johansson. Teraz zrobi dośrodkowanie. Do niczego, tak mogę powiedzieć. Panie tutaj. Jeszcze raz, pięknie. O, opara! W końcu się na coś przydałeś. To ci mogę powiedzieć. Ten numer 4 akurat mu pasuje. Co teraz strzelił, oparę? Ja cię kręcę. Ho, ho, ho. O, Murzynek się cieszy. No. A co się ma nie cieszyć? Zabolało. Dobra, teraz tak, bronić się. Bo przewaga jest 2 goli. Możemy jeszcze więcej strzelić. Jeśli tylko szansa nam na to pozwoli. Strzelimy więcej. Draxler. Ale już odebrano mi piłkę. Faulowałem. Myślałem, że akcji nie zatrzyma. Ale musiał. Jest. Pachny. Strzelaj! 5-2, no to już jest po meczu. Koleś się totalnie poddał. To już jest po meczu. No to teraz mamy awans, ale wolałbym tytuł mistrzowski teraz, szczerze mówiąc. No dobrze, po podaniu. Pięknie, ze wślizgu. Poddał się. Bo nie widzę, że już tego ducha walki. Stracił go. Teraz powiem tak. Wszystko albo nic. W tym spotkaniu co będzie. To w ostatnim. Nie no, fajnie opara strzelił. To muszę mu przyznać. Dobra, Bobby Wood, zasuwaj. Jeb, pięknie. I sweaty, sweaty. Pięknie. Jedziemy go po całości, po bandzie. Przełamanie jest, jest. Szczerze mówiąc, jeżeli w następnym spotkaniu będzie podobna deklasacja i pogrom, to ten skład zostanie. Ale jeżeli się nie uda, to... No chyba też zostanie, nie wiem. Ciężko mi tutaj kategoryzować. Czy dostaną, czy nie dostaną. Dobra. Ach, zasuwaj, zasuwaj. Dobra. Jest. Ha, rzut rożny jeszcze będzie. Dobrze. Tutaj była ciężka sytuacja, żeby w ogóle myśleć o strzale. Może opara się znowu blisko. Blisko opara byłeś. Miałby dubleta. A dubletu takiego czarnego to by się nie zdarzało. Za często. Dobrze, 6-2. Taki wynik mi się już o wiele lepiej podoba. Ale na początku to było ciężko. Prowadził wynikiem. Dobra, jeszcze moja piłka. Ale się poddał chłopaczek. Może tak hat-trick Hana. Jakby się udało. Teraz do Draxlera. Dobra, podanie. Jest. Bob, Rafael, o pięknie, 7-2. To już jest gwałt. To już jest dosłownie gwałt. Draxler, asysta, Rafael, gol. I pięknie. Ja bym już rage quitował na jego miejscu, ale
podziwiam za po prostu odwagę i chęć dalszej gry, pomimo takiego rezultatu. To podziwiam. Bo ja na jego miejscu albo bym rage quitował, albo nie wiem co bym zrobił. Po prostu grałbym do końca. Dobra, podanie. Aj. Jest, jest, to jest 8-2, to jest 8-2. Strzelaj. Obronił to? Tak, obronił Adler. Nie, spudłowałem. A dobra tam. 7-2 to też wynik naprawdę godny. Dobra, a może 8? Spalony. Czyli gola by nie było tak naprawdę. Skoro spalony. No dobra. Koleś już nie ma co walczyć. Draxler, podanie do Hachna. Jest, jest. Kolejny spalony. Chyba już chce sędzia skończyć ten mecz. Skoro widzi taką dominację, to nie widzi sensu, żeby naprawdę przedłużać. I to jest chyba najlepsze zwycięstwo, jakie tylko mogłem zdobyć. Być o tytuł mistrzowski, bo zasługujemy na niego. Bez względu na wszystko. Ale teraz jak przegramy, no to będzie trochę dziwnie. Bez jaj. Też nie ma najgorzej, chociaż to ustawienie dziwne ma. Powinniśmy go pokonać. To jest moje założenie, że powinniśmy go pokonać, bo on tu nie ma stuprocentowego zgrania. Zgranie się tu liczy. Więc ja po co tą FIFA kupował? Dobra, 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 dobra. Sweaty, sweaty. Dobrze. I mamy już wygrane, to już jest Liga 7. Liga 7. Możemy teraz się z nim tak bawić, szczerze mówiąc. Stary, rage quitu, jeżeli nie chcesz grać, bo to ci nie wyjdzie na dobra. No i pięknie, mamy zwycięstwo tak naprawdę, na wyciągnięcie ręki już. Było warto zabrgradować? Było. Efekt, trafiliśmy na nowa. Czyli tytuł mistrzowski i puchar już mamy zapewniony, czyli nasze poprzednie zwycięstwo okazałe dało nam się we znaki i będzie z głowy. O, dobrze, dzięki, dzięki. Jest 2-0, Hachn znowu strzela. Pięknie. A przynajmniej przebija to, co mu strzelam. To tyle dobrze. Ja tak się będę nim bawił, no. Ja nawet komentować już nie chcę, bo nie ma co tu komentować, jest taka pustka, cisza. Dobra, Rafael. A ty przynajmniej znowu ma dublet. Wybiegniesz automatycznie. O, dobrze, dziękuję. Jest. No i chociaż się podzielił, miał być hat-trick, ale się przynajmniej podzielił. I fajnie. Będę se go tak jechał. A jak nie zrage-quituję, to przynajmniej pobiję rekord bramek. A ja wam to udokumentuję, że strzeliłem rekordową ilość bramek bez straty. On raczej już nic nie zagra konkretnego, czyli będzie klepał tak zwaną biedę. No, a ja go przynajmniej pokonam i zdobędę kolejny puchar. Pucharów już będę miał 9, więc nieźle. Czyli będzie już, że tak powiem, poczwórna korona, więc sweaty. Strzelaj! Dobrze, hat-trick Hana. Pięknie. No, pięknie. 4-0, no, w pierwszej połowie życzę sam. To co on chce jeszcze tu w ogóle osiągnąć? Co on tu jeszcze chce zdziałać? Nie sądzę, żeby cokolwiek tutaj mogło mi pomóc. Kurde, ładnie. Te 99 tempa mu faktycznie teraz pomogą. Nie zdziwię się, jak więcej strzeli. On chce grać dalej. Patrz, kolejny odważny. Dobra, ale ta jego odwaga już mu nie pomoże.
bo ja mu klepę jeszcze więcej, bo żebym ja nie popełnię teraz błędów. Strzelaj, strzelaj, po płaskim, pięknie, 5-0. Katujemy dalej przeciwnika. Po płaskim, doskonale. Katujemy i puchar jest już i tak nasz. O, dobra, on tu chce teraz honorówkę szczepić. A się nie zdziwię, jak trafi. Dobra, Bobby Wood, ruszaj. Przyspiesz jeszcze, jakbyś kurde był zabójczy. Pięknie. Bobby Wood, dośrodkuj. Nie trafił. No niestety, znowu Japoniec nic nie trafił. 5-0, dominacja. No fa! Kagawa. Karny. Pięknie, 6-0. To jest czerwona, nie? Czerwona? Tak jest, po cutscence poznałem. To jest czerwona kartka. Żeby z tego karnego trafić. Ja bym wolał, żeby to był Hachn. Ruszaj, Hachn, ruszaj. Nie wierzę. Rzucił się tam, gdzie nie trzeba, a ja se w środeczek. Pięknie. To jest jak Legia Borussia. Tak można powiedzieć. Taki mecz a la Legia Borussia. Gdzie mu nic nie idzie, że my po prostu dominujemy. A nawet gorzej. To jest po prostu gorzej niż dominacja. A się nie zdziwię, jak będzie wynik 10-0. Draxler, zdąż po tą piłkę, jest, pięknie. Hachn, zasuwaj, zasuwaj. Zasuwaj. Kurde, mogę się chociaż utrzymać tą piłkę. To jest 7-0 tym razem. Albo wślizg na kolejną czerwoną kartkę. Czerwona, to jest czerwona jak nic, bo to był sam na sam. Chodź tu, chodź tu. O nie! Bo jak nie, to czerwoną w pysk. O, dokładnie. Druga czerwona. No, dobrze, do widzenia. I ma dwie czerwone kartki. I prosiłbym Draxlera o wykonanie rzutu wolnego, chociaż... Tak, Draxler. A jeszcze się nie zdziwię, jak trafię z tego wolnego. Kurde, wiedział, że to będzie rzut wolny na obronę. Dobra, opara. A pokiwajmy oparą. Strzelaj! Ała! Rzut wolny. Rożny. Się pomyliłem. Chciałbym jeszcze jeden wolny, jakby się dało. No oparę. On już tu nic nie zrobi, on wie o tym. Dobra. 7-0 albo pudło. Lepsze pudło było dla niego. Dobra, to jest 6-0. I puchar jest nasz. To jest bardziej niż pewne. Kurde, Rafael tu już kondycji nie ma. Dobra, Bobby Wood, Bobby Wood, Bobby Wood, Bobby. Spalony. No nic. Ale przynajmniej mamy bardzo oddane zwycięstwo. To jest naprawdę, to jest, powiem tak, oddane zwycięstwo. Bez dwóch zdań. Dobra, do Hana. No i to jest 7-0, jak Niemcy, Brazylia. Pięknie. Hachn, ile? 4 albo 5 bramek strzelił. 5 bramek, tak. Pięknie. I się bramkarz jeszcze rzucił na obrońcę. O, Hachn, Hachn, wydłużyła się ta lista Hachna. Nawet nie trafił. To nie ma znaczenia, to już jest 7-0. Pięknie, druzgocące zwycięstwo. Dla nas coś pięknego. O, 9 strzałów, 6 bram. 2 hat-triki. O kurde. Świetnie, to jest chyba rekord nawet. No i fajnie. Zostawiamy ten skład, taki jak był. Zostawiamy. To jest bardzo pewne. 8-9, nie no, fajnie, asysty, świetnie, nie no, ten skład jednak jest dobry. O, 5000 końców od razu.
Bo jeszcze sobie kupiłem bonus. Świetnie. Gruba kasa przyszła. No świetnie. Dobra. Pięknie. Kolejne mistrzostwo. 5-0-5. Na 5 wygranych żeśmy polecieli. Puchar zdobyliśmy. 4000 monet. Plus 500 coś i jeszcze 1000 z tego bonusu. Oj, 30 tysięcy końców i tyle chcę mieć na koncie. Mniej więcej. Pięknie. O, Moreno się sprzedał jeden. Teraz się powinien drugi sprzedać. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo za obejrzenie Ligi 8. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. A ten skład zostaje w moim klubie, bo jednak robi kosę i to dosyć poważną. Trzymajcie się, na razie. Yo.